Your voices. You don't sound far off. Are they in the back? Hello, tu Dran, a to moje Dran Kokoro. Witajcie w 50. wideo. Can you believe it? Z tej okazji rozsiądźcie się, obejrzyjcie, jak rysuję obrazek. Przyspieszone jest tak 400, bo miejscami 800 razy, bo kamera różnie tam gubiła ostrość. Nieważne, ważne, że sobie siedzimy tutaj, ja gadam, a wy możecie posłuchać QA'a. Poprosiłam was, byście przysłali mi pytania jakieś śmieszne i zabawne, a ja postaram się odpowiedzieć. Ho, ho, ho. No, na koniec będzie można jeszcze zobaczyć szybszego timelapsa z całości rysunku, więc jak chcecie się przeklikać, to zapraszam. A jak nie, to słuchaj, ta mam ze sobą kawkę, mam wasze pytania. Let's go. To była woda akurat. Moment, kawka jest obok. Trzymam w jednej wodę, w drugiej kawę. Tak trzeba żyć. Dobra. Iza Pawluśkiewicz, Pawluskiewicz pyta, czy różowy to twój ulubiony kolor, a jeśli nie, to jaki? Szczerze, moim ulubionym kolorem wydaje mi się, że jest szary. Szary, który może wpada w błękit, czasami jest szary ciepły. Ci, co znają mnie na co dzień, wiedzą, że szary to jest duża część mojej garderoby, a różowy tak pięknie pasuje do szarego, więc totalnie jest to kolor, który mi odpowiada. Różowy w sensie. Łapko-san pyta, gdzie przechowujesz te wszystkie skarby, które prezentujesz na filmach? Wszędzie je przechowuję. Mam na tyle privilege, że mam cały jeden pokój, w którym mogę urządzić swoją pracownię i od podłogi do sufitu, gdzie mogę wcisnąć, to ląduje. Głównie mam taki wózek z Ikeły, Raskok się nazywa, on jest też popularny tutaj w Papierniczowie. No i tam zawalam go jak leci. Z Ikei mam też taką tablicę, na której wieszam swoje washi. I no, gdzie się da, wciskam. Także nie mam na to sprytnego żadnego systemu. Kiedyś będzie porządny pokój tour, to zobaczycie. Co zrobisz, pyta. Najlepszy i lub ulubiony item, jaki znalazłam w pudełku z subskrypcji. Musiałabym zrobić jakiś trip back to memory lane. Czy pamiętam ja? Szczerze nie bardzo pamiętam, tyle tego już jest. Używam tych rzeczy niektóre tak, że już nie pamiętam, co było z subskrypcji, a co nie. Wiem, że bardzo lubię te piórniki, które Mitz od Superior Labor wrzuca, saszetki, bo czasami zabieram je nawet ze sobą i to jest hicior, moim zdaniem. Bardzo, bardzo przydatny. Z innych rzeczy... Łupanie. Ciężko powiedzieć. Musiałabym zrobić naprawdę research. Więc tak pierwsze z brzegu, to tak zdecydowanie też saszetki robią mi dzień, nastrój i zawsze się cieszę, jak na nie patrzę. Megan Łosiu pyta, piórko maczane, stalówka i obsadka, czy na naboje? No, ja jestem człowiekiem, który jest bardzo convenient, bardzo lubi wszystko, żeby było jak po najmniejszej linii oporu, więc zdecydowanie wybieram łatwiejszą opcję, czyli naboje, bo nie trzeba nosić tego całego ze sobą, wszystkiego, co potrzebuję mieć przy stalówkach i obsadce. Aczkolwiek wiem, że to jest bardzo taki romantyczny image. Zaczęłam w ogóle rysować piórem na naboje w szkole.
komiksy i tak to wyglądało. Potem przeniosłam się na pisadła typu właśnie fineliner'y, sakury czy unipiny, bo to jednak naprawdę jest łatwiejsze w obsłudze. Tak jest, chodzę na łatwiznę. Panna Słota pyta, pokażesz na przykładach, jak się zmienia styl żurnalowania od dawno do teraz? Mogę to uczynić, kiedyś pisałam jakiegoś małego posta na ten temat z kilkoma zdjęciami, ale na wideo też mogłabym to zrobić. No, jest to historia, no na pewno nie tutaj do pokazania, ale mam kilka niewiele mam zachowanych zeszytów z przeszłości, ale są one zabawne, nie powiem. Co zrobisz? Pyta jeszcze, gdzie jest najlepszy papier do pisania piórem? Gdybym miała jeden papier mieć do pisania piórem czy czymkolwiek, to byłby papier MD od Midori. Panie, to jest po prostu za każdym razem przyjemność. Zwłaszcza tą taka wersja lekko pożółkła. No miodzio jest ony. Dużo ludzi uwielbia papier właśnie Tomoe River, który używany w Hobonichi, jeszcze przez rok chyba. Ale no ja nie czuję tego klimatu. W sensie jest okej, okay, ale jest za śliski, prawda? I ja potrzebuję troszeczkę takiego ząbka pod piórem. For pure pleasure. Perelka, Shoprex w Polsce do zwiedzania. Tak, można zobaczyć moje już na blogu w zakładce tam sklepy papiernicze na świecie i w Polsce. Robię tam listę, bardzo jestem rada, jeśli rzucacie jakieś swoje rekomendacje, będę uzupełniać w razie czego. Mam kilka swoich miejsc, do których regularnie pielgrzymuję, więc zobaczcie gdzie. Blogasku, link pod spodem. Wink! Demonologia pyta. Japońskiego uczysz się na własną rękę, czy może jakiś kurs, studia, coś innego? No, moja sytuacja była taka, że japońskiego zaczęłam uczyć się mniej więcej w okolicy studiów, ale zupełnie przy okazji, w sensie były zajęcia organizowane przez uniwersytet, ale nie były związane w żaden sposób z moim kierunkiem, więc chodziłam na zajęcia tam raz w tygodniu z native speakerką i to była przygoda. Potem kontynuowałam naukę w wrocławskiej szkole Matsumi, obecnie Kaname. Bardzo polecam wszystkim. I również głównie z native speakerami. Więc całkiem sporo się nauczyłam. Obecnie przestałam po tych wszystkich latach dopiero co uczęszczać cotygodniowo na kurs. I staram się na własną rękę tutaj utrzymywać trochę jakoś się tego języka, bo no cóż, N2 osiągnęłam i to bardzo ślizgiem po nie powiem czym. Więc muszę nauczyć się czytać, tak? To jest mój cel na drugą połowę 2021 roku. Trzymajcie kciuki! Demonologia pyta również, no to jaki Starboy najlepszy? Według nich Carmen Frappuccino. Zastanawiałam się w nocy nad tym pytaniem, nie powiem. Myślę, że jednak matcha latte. Matcha latte, bo mam taki condition, self-conditioned myself, żeby piję matcha i jest mi lepiej i to działa. Kiedy mam jakiś stresujący dzień albo coś takiego, matcha latte, od razu ciśnionko, wyrównuje się i tego nie jestem w stanie zreplikować ani uzyskać nigdzie indziej. A oprócz tego, jeśli kawę, no to biorę jakąś obecnie zwykłą latte czy cappuccino i obecnie na mleku migdałowym. Tak. Jak dostaję kawę na kupon, to caramel macchiato, wtedy jeśli moja body is ready, żeby przyjąć tyle cukru.
Ale jest, jest. Demonologia pyta również, jakie masz ulubione jedzonko? Uuu, pani, ulubione jedzonko. Damn. Prawdopodobnie sushi. Tak. Zdecydowanie. Mój comfort food to jest jajecznica z płatkami ryżowymi. Tak, jajecznica jest bardzo wysoko. W ogóle śniadaniowość to mogłabym jeść śniadanie na śniadanie, obiad i kolację. Uwielbiam jakieś jajeczniczki, jakieś bajgle, inne rzeczy, których nie powinnam jeść. Ale tak, śniadania to jest mój dżem. I tak, King of Mountain pyta, kiedy się widzimy. Chciałam się widzieć w sierpniu, ale chyba we wrześniu, jeśli ci mi nam się uda. Wiem, że zaczyna się rok szkolny, ale zobaczymy, zobaczymy. Fingers crossed. Ty jeszcze tym nie wiesz, ale ja już wiem. Sylwier z kolei, weź mnie do Japonii, please. Weź mnie też. Teraz to jest muri muri, bo wiadomo, wszystko pozamykane, ale jak na wyjazd do Japonii, to cieszę się nawet, że w lutym odwiedzi nas zaprzyjaźniony profesor i to jak on przyjeżdża, to już dla mnie jest jakbym ja wyjechała. Taka radość, bardzo tęskna. Więc tak jest. Mysia pyta. Pani, skąd inspiracje na wpisy journalowe, czy to spontan bardziej? Tak, w codziennym dzienniku to zdecydowanie spontan. W sensie nawet nie piszę o jakichś swoich szczególnych tam emocjach, czy coś takiego obecnie, bo już nie mam jakichś tam głębokich problemów, żeby z siebie wylewać. Piszę dosłownie, co jadłam na śniadanie, co było na obiad, nad czym pracowałam i ogólnie co się wydarzyło, bo moja pamięć niestety chyba jest bezpowrotnie dziurawa. No więc, żeby jakoś nie wszystkie dni zlewały się w jedno, to zapisuję ten taki kalendarz miesięczny, co tak się patrzy na wszystkie dni naraz, to działa dla mnie jako spis treści, gdzie jakieś ważne, wiadomo, ważne wydarzenia notuję i później mogę się do nich odnieść, tak. A jakieś takie wpisy kreatywnikowe, no to faktycznie siadam i się zastanawiam, co. Chyba, że wpadnie w moje ręce coś takiego super jarającego mnie, że a, tutaj zrobimy jakieś naklejki czy jakiś happy mail. No to wtedy jest po prostu pure fun. Black Charlock pyta. Dużo pytań, dziękuję. Które pisadło jest w twoim odczuciu najlepsze do Travelera? Polecałabym jakieś pióro mieć swoje faktycznie wieczne i ulubione atramenty i to naprawdę świetnie działa z papierem MD, tak jak już wspomniałam. Ja osobiście też idę w praktyczność, czyli biorę ze sobą sarasę i tą sarasą się nie przejmuję niczym, smaruję trzymając notes na kolanach. Klik, klik i jadę do przodu z journalowaniem, ale to w podróży, prawda? W domu można zaszaleć czymkolwiek, no ale zdecydowanie tak. Bardziej pióro niż długopis. Długopis może być hobonici, travelerze, bądź miejmy klasę. Ulubiony motyw na stationery? Chyba te takie new retro, które są trochę popularne ostatnio, co mnie cieszy. I znaczki. Bardzo lubię takie motywy właśnie podróżowo-pocztowe, jakieś tam luggage tagi, czy wszystkie takie rzeczy, które mi właśnie przypominają o poczcie podróży i byciu gdzieś. To najbardziej właśnie travelerowo uwielbiam. Ile masz rodzajów taśm washi? To będzie jakiś konkurs. Zrobię zdjęcie, żeby nie oszukiwać i
Zapytam was po prostu, ile mam taśm mushi, kto będzie najbliżej, ten dostanie coś. Taki mam pomysł. Hehehe. Ale to w przyszłości. Jak już mówimy o przyszłości, jakie plany na przyszłość odnośnie Drankokoro? Może własne paczki? Tak. Tak. To jest plan na przyszłość. Może zauważyliście, że przestałam tak kompulsywnie wrzucać posty tak co tydzień, bo chciałabym skupić się nad projektem Merchkokoro. Mianowicie wyznaczyłam sobie jeden dzień w tygodniu, jeden wieczór, gdzie mogę się skupić tylko praktycznie na tym, czyli wszystkie jakieś sprawy formalne, jakiś wybór sprzętu, jakieś big brain planning, to właśnie sobie wyznaczyłam, żeby robić to raz w tygodniu, bo kiedy wisi mi to przez kilka lat na to-do liście, to się nigdy za to nie zabieram, prawda, bo zawsze są inne rzeczy, a jak się nie zabieram, to mi wisi w głowie i to jest tylko ból. Więc obecnie przeszłam z myślenia w bólu do działania, ale no nie będzie to postępowało jakoś super szybko. W każdym razie stay tuned, bo już wkrótce coś się może objawi. Yay! Crimson Tentacles pyta, gdyby można było zabrać tylko jeden żurnal pisadło na bezludną wyspę, to co by to było? Dylemat, prawda? Bo gdybym miała niezliczoną ilość wkładów, to pewnie Traveler's Notebook. Ale na bezludnej wyspie to może by przydałby się ten wkład, który jest nieprzemakalny, bo to nie wiadomo jakie będą warunki, prawda, pogodowe. Z drugiej strony, 5-letni Hobonichi Techo, tak, też to ma sens moim zdaniem. Mam nadzieję, że zanim minie 5 lat, to by mnie ktoś uratował stamtąd. Więc to też jest fajny wybór. A do pisania chyba wzięłabym taki klik pisadło, jak Jetstream, ale taki, co ma na przykład 5 wkładów. I w te 5 wkładów wcisnęłabym 5 takich samych czarnych długopisów, żeby mi starczył jak na najdłużej. taktycznie. Taka taktyka. Hosiokat pyta, ile przeciętnie zajmuje edytowanie jednego filmu na YouTube? No, myślę, że tak z godzinę przynajmniej, godzina półtorej, jeśli muszę się na czymś super zmurzać, to może i troszkę dłużej, ale nie szczególnie, więc jeden wieczór jestem w stanie ogarnąć edytowanko i jeszcze pasnąć thumbnaila i to wszystko zamknąć. No staram się, żeby te wideo były jak najmniej właśnie pracochłonne, żeby mnie nie zniechęcały przed robieniem i wrzucaniem ich, no bo to jednak jest ojejku, muszę cały czas tutaj, cały tydzień poświęcić na to. No nie, bym się prędzej zniechęciła do robienia tych filmów niż cokolwiek, więc droga najmniejszego oporu jest moją drogą. Tak jest. Korzystam z DaVinci Resolve. To jest jeden z tych programów, który jest wielkim, które mogłabym przyrównać do Clip Studio, bo ma tyle opcji, panie, ale dzięki tym wszystkim opcjom mogę robić to, co chcę. Więc bardzo, bardzo mi po drodze z nim. Jest darmowy. Yeah. Panna Sota pyta również, może wskazówki Procreate dla innych, inne programy dla osób, które nie kumają, co to overlay i maski. Procreate! Niekoniecznie, bo sama nie czuję się dość pewnie. W sensie ten program jest super, jeśli chodzi o po prostu rysowanie sobie, ale jeśli chcesz zrobić w nim coś konkretnego, no to zawsze muszę się wspomagać sama jakimiś tutorialami, bo te opcje są najczęściej tak zakopane pod jakimś gestem, swipe left i o pani. Natomiast do Clip Studio chętnie zrobię mały tutorial, którym pokazuję co i jak. Może jak ustawić rzeczy do komiksów, może jak po prostu funkcje, bez których nie mogę żyć, moje top 10 czy coś takiego.
To jest totalnie do zrobienia i myślę, że zrobimy coś takiego. One day. Takie pytania dostałam od Was. Jeśli macie więcej pytań, to może zapiszę je dalej do kolejnego Q&A. W każdym razie szczególnie chcę podziękować wszystkim, którzy oglądali po kolei szyszkie wideo. Chociaż czasami były albo super długie, albo super hermetyczne i bez sensu. To dla Was wielkie kudosy, że towarzyszyliście mi w tej wędrówce, bo to brzmi, jakby to było ostatnie wideo. Ale tak nie jest. Będę nadal rozpakowywać coś, może nie w takiej częstotliwości jak dotychczas, bo jednak podatki i cło potrafią zaorać każdego. No ale tak już jest. To jest rzecz nieuchronna, dwie rzeczy, śmierć i podatki. Więc trzeba to embrace'nąć. Yes. W przyszłości chciałabym robić studio vlogi, tak, jak już mi się uda zrobić studio, żeby Wam wciskać do sprzedawania różne rzeczy, to będziecie mogli zobaczyć, jak się z tym męczę. W sensie już się trochę męczę, ale jeszcze nie na takim etapie, co by trzeba było oglądać. Dobra, dzięki za słuchania tutaj mojego Q&A. Nie wiem, czy było ciekawe oglądanie, jak się męczę z rysunkiem, ale jest, tak było. No to można jeszcze timelapsa obejrzeć, a ja mogę się wziąć i pożegnać. Znowu tak brzmi, jakby na zawsze. Dobra, dzięki wielkie za oglądanko, za zawsze lajkowanko, subskrybowanko i oglądanko. Yes. Thank you.